Patronem odcinka jest Betfan. No cóż, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca tej niesamowitej przygody. To znaczy, mundial jeszcze trwa. Na całe szczęście zapowiada się na to, że będzie nam dane obejrzeć kilka naprawdę ciekawych spotkań, ale przygoda naszej reprezentacji się na nim zakończyła. Zakończyła się porażką 1-3 z wciąż aktualnymi mistrzami świata. Odpadamy na etapie 1/8 finału, co oczywiście jest pewną miłą odmianą w stosunku do tego, co mieliśmy okazję obserwować na ostatnich mundialach w wykonaniu naszej reprezentacji. Z drugiej jednak strony, ja dość dobrze pamiętam rok 2016 i Mistrzostwa Europy, które wtedy się odbyły. Jakbym miał porównywać tamten występ naszej drużyny do tegorocznego występu, no to jednak wtedy te emocje były dużo pozytywniejsze. Drużyna dostarczyła lepszych wrażeń. Zagraliśmy tam 5 meczów, 3 remisy, z czego 2 z bardzo silnymi rywalami, 1 z silnym rywalem oraz 2 zwycięstwa. Nie przegraliśmy wtedy przez 5 spotkań i prezentowaliśmy momentami naprawdę atrakcyjny futbol. Tak więc za mojego życia to nadal Euro 2016 będzie tym najlepszym turniejem póki co, a Mistrzostwom Świata z tego roku trochę do tego sukcesu brakuje. Przypominam o tym tylko dlatego, bo oczywiście prawdą jest, że od 36 lat na Mistrzostwach Świata nie zagraliśmy lepiej. 36 lat temu też nie zagraliśmy lepiej, zagraliśmy podobnie, czyli tak sobie, ale gdzieś jednak mam z tyłu głowy, że stać nas po prostu na więcej. To tyle tytułem wstępu, przejdźmy teraz do samego meczu z Francją. Nie wiem jak wy, ale ja aż do pierwszego gwizdka nie miałem za bardzo pomysłu na to, co może mnie w tym meczu jako kibica czekać. Byłem raczej negatywnie nastawiony. Po tym, co widziałem w meczu z Argentyną, po tym jak udowodniliśmy, że dla dobrego wyniku jesteśmy w stanie zamordować futbol w brutalny sposób, tępym narzędziem, trochę bałem się tego, że na Francję możemy wyjść z dokładnie takim samym podejściem. W ostatnim filmie nawet zdarzyło mi się powiedzieć, że jeśli przegralibyśmy wynikiem 1-3, ale ta gra porywałaby i momentami byśmy stwarzali zagrożenie pod bramką rywala, nie barykadowalibyśmy się, no to byłbym po tym meczu zadowolony. Żeby być więc spójnym z tym, co mówiłem właśnie w poprzednim vlogu, to powinienem po prostu powiedzieć, że jestem zadowolony i wszelkie narzekania zostawić na eliminację do Euro 2024. Oby było z mojej strony sprawiedliwe, prawda? Ale na szczęście świat nie jest sprawiedliwy, a co za tym idzie, ludzie, którzy po nim kroczą również, tak więc nie muszę się to jakoś bardzo przejmować. I to oczywiście nie jest tak, że ja jestem teraz niezadowolony. Ta pierwsza połowa to był naprawdę świetny występ w naszym wykonaniu. Może nie świetny, bardzo dobry występ w naszym wykonaniu. Podobało mi się nastawienie naszej drużyny, podobało mi się, że już w 5 minucie założyliśmy rywalom pressing w ich własnym polu karnym. Podobała mi się gra naszych bocznych obrońców, podobała mi się akcja Frankowskiego i Bereszyńskiego, po której Zieliński znalazł się w całkiem dobrej sytuacji na to, aby wyprowadzić nas w tym meczu na prowadzenie. Podobało mi się, że mimo ofensywnego nastawienia, jak na nas nawet bardzo ofensywnego nastawienia na ten mecz, nie pozwalaliśmy na bardzo wiele rywalom, nie? W pierwszej połowie, jak tak się zastanowię, to z takich naprawdę, naprawdę dobrych sytuacji to była chyba tylko ta, kiedy Frankowski chciał za wszelką cenę zatrzymać piłkę w boisku. Tam zamiast pozwolić jej to boisko opuścić, byłby wtedy out. Zagrał do tyłu, to był błąd. Francuzi poszli z szybką akcją, no i tam ostatecznie nie trafili na pustą bramkę. No to była taka naprawdę, naprawdę dobra sytuacja Francuzów do momentu, aż objęli prowadzenie. Poza tym, jasne, były jakieś strzały, ale to nie były strzały z jakichś tak przygotowanych pozycji, żeby powiedzieć, że to były jakieś okazje stuprocentowe, co nie? Czyli wyglądaliśmy naprawdę solidnie z tyłu i oprócz tego mieliśmy momenty naprawdę porządnej gry z przodu. Super. Podobał mi się Kamiński, który wyszedł na ten mecz bez kompleksów, miał udany dribbling, nawet udało mu się chyba dziurę założyć jednemu z Francuzów. Ale to, co najbardziej mi się w tym wszystkim podobało, to, że oglądając ten mecz, szczególnie w pierwszej połowie, a tak ogólnikowo to chyba do momentu utraty drugiej bramki, naprawdę wierzyłem w to,
że my możemy sprawić niespodziankę i tych Francuzów wyeliminować. Jasne, to nie było jakieś wielkie przekonanie, że to zrobimy. Nadal uważałem, że Francuzi są faworytami tego meczu, ale była taka prawdziwa wiara w to, że to się może wydarzyć. To naprawdę sporo w porównaniu chociażby do tego, co pokazaliśmy z Argentyną. Tam nie było wiary nawet w pewnym momencie w to, że my możemy wejść w okolice 30 metra. Podobało mi się również to, że oglądając ten mecz i myśląc o jakimś takim postronnym kibicu, nie wiem, który sobie ten mecz odpalił w Turcji, bo jest 1/8 mistrzostw świata i ludzie interesujący się piłką oglądają wszystkie te mecze, że taki kibic nie zadawał sobie w pierwszej połowie pytania, co ta Polska kurwa robi w 1/8, tylko po prostu oglądał dobry mecz. Nie było wstydu, był dobry, obiektywnie dobry mecz graliśmy. Taki, który mógł się podobać. Dużo rzeczy mi się w tym meczu podobało. Jeśli jednak mnie zapytacie, czy odczuwam po tym meczu radość, no to... No nie, nie odczuwam raczej radości. No, przegraliśmy, co by nie mówić. Myślę, że uczciwie będzie poczucie radości zostawić sobie na mecze, w których nasza kadra jednak wygra albo zremisuje po dobrym meczu z jakimś mocnym rywalem. Ja nie mam żadnych pretensji do piłkarzy, bo oni się zaprezentowali naprawdę okej, okay, nie jestem rozczarowany, ale żeby nazywać to radością, no to by było trochę dziwne, nie? Jakbym teraz tak powiedział, jest, kurwa, tak! Brawo, ekstra, świetnie! A ktoś, kto nie interesuje się za bardzo piłką, by mnie spytał, a, no co ty, wygraliśmy z tą Francją? Nie! Przegraliśmy 3-1! O, no brzmiałoby to dziwnie, nie? Nie jesteśmy jakąś reprezentacją San Marino czy Mołdawią, żeby jakąś wielką radość teraz po tym meczu przeżywać. Można być umiarkowanie zadowolonym z tego, jaki mecz obejrzeliśmy. Radością bym tego nie nazwał. Tym bardziej, że jednak będąc uczciwym, to nie był mecz przegrany w taki sposób, że do końcowej akcji, do ostatniego gwizdka mieliśmy jakieś nadzieje na to, że jeszcze uda się do dogrywki doprowadzić. No nie, w momencie jak straciliśmy bramkę na 0-2, czyli to była nie wiem, mniej więcej 75 minuta, już teraz nie pamiętam dokładnie, od tego 0-2, no już widać było po piłkarzach pewien brak wiary w to, że to się jeszcze może udać. Czyli jednak rozgraniczyłbym. Solidny mecz, ale nie taki, w którym zostawalibyśmy przy życiu do samego końca. To są jednak trochę inne emocje, niż jak trzymasz do końca meczu kciuki, że może coś jeszcze wpadnie i będzie ta dogrywka, nie? Moim zdaniem tu trzeba to trochę tak znaleźć jakąś przestrzeń jeszcze pomiędzy tym. Podsumowując, to był naprawdę niezły mecz, ale też no głupio byłoby skakać z radości pod sufit. Ja głęboko wierzę w to, że w następnych latach przyjdą jeszcze mecze, w których z rywalami tej klasy, w mecze o stawkę, w których no, będziemy w stanie zremisować, czy też wygrać, i to skakanie pod sufit sobie zostawiam na takie okazje. Nie róbmy z siebie nie wiadomo jakich przegrywów, którzy będą ogłaszać sukces po porażce 1-3. Pozwólcie, że przytoczę wam teraz dwie wypowiedzi naszych dwóch etatowych, w tym turnieju przynajmniej środkowych, pomocników, którzy obaj zagrali w każdym meczu od początku. Pierwsza z nich to wypowiedź Grzegorza Krychowiaka po wygranym 1-0 meczu towarzyskim z Chile, meczu, który był bezpośrednim sparingiem przed tymi mistrzostwami świata, meczu, który jeśli ktoś z was oglądał, to pewnie się ze mną zgodzi, że no był ciężki do oglądania, to nie był porywający mecz, to było bliżej temu meczowi było do tego, co prezentowaliśmy, wydaje mi się, z Meksykiem. Grzegorz Krychowiak po tym meczu powiedział tak. Powiem jedną rzecz. My tak będziemy grać. Taka gra przynosi nam efekty. Nie oczekujcie od nas, że będziemy grać pięknie w piłkę, bo w ostatnich miesiącach czy latach nie przynosiło to rezultatów. Odpowiednia defensywa i odpowiednie przesuwanie się, walka i zaangażowanie i nawet pół sytuacji, które wykorzystamy, to jest właśnie sposób, dzięki któremu możemy wygrywać spotkania. Myślę, że to jest też sposób, żeby osiągnąć coś na mistrzostwach. Nie wiem, mi się wydaje, że jeśli drużyna wychodzi na boisko z nastawieniem, że przez całe 90 minut stworzy pół sytuacji, to wydaje mi się, że trochę w ogóle bez sensu jest wchodzić na boisko. Mecze z Francją oraz z Arabią Saudyjską pokazały, że Krychowiak, mówiąc takie słowa, zwyczajnie mija się z prawdą. I że to nie jest tak, że my musimy tak grać. Krychowiak! On musi tak grać, to prawda. Krychowiak musi tak grać, ponieważ na
obecnym etapie swojej kariery na wysokim poziomie nie ma nic więcej do zaoferowania. Jeśli obejrzycie sobie mecz z Francją jeszcze raz i będziecie trochę więcej uwagi poświęcać temu właśnie, co na boisku robi nasza dziesiątka, to myślę, że z łatwością zauważycie, jak bardzo ten zawodnik na boisku stara się nie brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Biega po boisku wolno, podaje praktycznie zawsze do najbliższego, a co w tym wszystkim najgorsze, to przynajmniej ja mam takie wrażenie, on nie chce mieć piłki. Grzegorz Krychowiak nie chce mieć piłki przy nodze. On tej piłki kurwa nienawidzi. On się z tą piłką czuje mniej więcej tak niekomfortowo jak Stanisław Dziwisz mający wypowiedzieć swoją własną opinię na jakiś temat. I dobra, jak on tak chce sobie grać, jeśli on jest w stanie na tym etapie swojej kariery za pomocą takiego grania jeszcze zarabiać konkretne pieniądze, godnie się z tego utrzymywać i być szczęśliwym, to spoko! Ja mu gratuluję! Niech tak sobie gra nawet do 40. Wszystkiego najlepszego, panie Grzegorzu. Ale czy solidna europejska reprezentacja, do miana której, mam nadzieję, aspirujemy, może sobie pozwolić na to, aby w środku pola wystawiać w każdym meczu, w pierwszym składzie zawodnika, który nie chce mieć piłki, który biega wolno i który po dość kiepskim meczu wychodzi przed kamery i mówi dziennikarzom: no, zagraliśmy słabo, ale to dlatego, że my jesteśmy słabi, inaczej nie będziemy grać, tak więc proszę tutaj morda w kubeł i modlić się o wymęczone 1-0 w każdym meczu polski kibicu, nie zasługujesz na nic więcej. Jest jak jest. Nie wiem, mi się wydaje, że trochę się za bardzo do tego Krychowiaka przyzwyczailiśmy. Nie chcę znowu budować tutaj alternatywnej rzeczywistości, ale bardzo mnie ciekawi, jak ta reprezentacja wyglądałaby w całym turnieju, gdyby trener Michniewicz postanowił jednak na niego nie stawiać. Gdyby zrezygnował z takiego stylu i wynalazł jakiegoś innego zawodnika w jego miejsce. Jasne, mówi się, że nie mamy za bardzo innych zawodników. No po prostu, no nie ma. 40 milionów naród, nie ma środkowego pomocnika żadnego. Nie kupuję tego tłumaczenia i wiem, że to już było 100 razy używany ten argument, ale on jest celny. Adam Nawałka wynalazł Krzysztofa Mączyńskiego i on go sobie wrzucił do składu i ten Mączyński sobie grał w pierwszym składzie, mimo że nikt teoretycznie by nie wpadł poza Nawałką na to, że coś takiego może się wydarzyć. Michniewicz z kolei wydaje mi się, że wziął sobie tego Krychowiaka, no bo no jest ten Krychowiak, no on jest w tej kadrze i on w niej jest i on w niej będzie i on po prostu jest i niech gra i on jest. Ciekawi mnie, jak by wyglądała ta drużyna, gdybyśmy zrezygnowali z gościa, który wygląda trochę tak, jakbyśmy grali tryb indywidualny w FIFA i nastawiali się tylko na to, że mielibyśmy cel, żeby osiągnąć ocenę meczową 6,5 po prostu tym zawodnikiem i nic innego by nas nie interesowało. Tak, takie wrażenie sprawia na boisku Grzegorz Krychowiak. I ja mu oczywiście jestem wdzięczny za wszystkie dobre lata w kadrze i tak dalej, ale jestem za tym, żeby dojrzeć do tej decyzji, aby mu po prostu podziękować. Jeszcze bardziej przekonuję się do tego pomysłu, kiedy słucham to, co do powiedzenia na temat naszej kadry po meczu z Francją miał Piotr Zieliński. Cytuję słowa Piotra Zielińskiego. Ja myślę, że musimy grać tak, jak dziś graliśmy. Pokazywać tę dobrą stronę Polski w fazie ofensywnej i tę Polskę, która dobrze broni. Mamy na tyle fajny zespół, że stać nas na fajną grę i w ofensywie, i w defensywie. To jest ta droga, którą musimy obrać. Mamy zawodników na tyle dobrych, by używać ich umiejętności. Moich, lewego, Milika. Mamy bocznych, którzy mają gaz, dobre jeden na jeden. To trzeba wykorzystywać cały czas. Mamy obrońców, którzy potrafią rzucić dobrą piłkę, ale też i potrafią grać po ziemi. I dziś to było widać. Powiedział jeszcze, cała drużyna dziś funkcjonowała lepiej, staraliśmy się grać po ziemi, stworzyliśmy kilka fajnych akcji. Łatwiej się gra, gdy nawet mistrzowie świata sobie czasem pobiegają za piłką, a nie tylko my. I sił później mamy więcej i przeciwnik je trafi. Niesamowicie odkrywcze słowa, prawda? Jak sobie przyłożymy do tego, co powiedział Grzegorz Krychowiak. Że tak można w ogóle? No sorry, dla mnie to jest sprawa dość prosta. Mamy naprawdę świetnego, światowej klasy środkowego pomocnika, który wierzy w tę drużynę, który wierzy w kolegów, którzy go na boisku otaczają, którzy mówi otwarcie, że ci boczni mają gaz, potrafią coś tam, coś tam. Obrońcy też potrafią zagrać piłką. Mamy Lewandowskiego, potrafimy grać piłkę, jeśli chcemy. Musimy po prostu próbować to robić. I to są słowa zawodnika, który nie tylko to mówi, ale gdy da mu się taką okazję, to on naprawdę potrafi wziąć ciężar gry
tej drużyny na swoje barki. Moim zdaniem to jest zdecydowanie zawodnik, na którym grę całej tej reprezentacji powinniśmy w najbliższych latach opierać. Powiem więcej, po takich słowach, moim zdaniem to jest zawodnik, który w przyszłości, nie wiem jak dalekiej, moim zdaniem fajnie by było, gdyby ta przyszłość była jednak bliska, to jest zawodnik, który powinien zostać tej kadry kapitanem. Jeśli piłkarzami będzie dowodził zawodnik, który po prostu w nich wierzy, wierzy w to, że oni też potrafią grać, no to nie wiem, wydaje mi się, że łatwiej tej drużynie będzie jakiś progres zrobić, iść w kierunku właśnie tego, co widzieliśmy we Francji. Ta drużyna potrzebuje na boisku kogoś, kto będzie w tę drużynę wierzył. Potrzebuje Zielińskiego, który wierzy w kolegów, a nie Grychowiaka, który po prostu nie wierzy w nic. Poza tym, że może wymęczymy jakieś 0-1. I oczywiście jak będziemy mieli farta. I będziemy walczyć. No już widzę tę jego kurwa walkę, to po prostu ręce mi opadają. Piotr Zieliński jako lider tej drużyny to jest pomysł na to, aby ta kadra przez następne lata nie wegetowała. Robert Lewandowski wielkim piłkarzem jest. To jest wielki piłkarz, prawdopodobnie największy w historii w ogóle Polski. Robert Lewandowski przez lata ciągnął trochę tę kadrę za uszy. To znaczy ja nie jestem w gronie tych, którzy by mówili, że gdyby nie on, to w ogóle nic, nigdy byśmy nie zrobili, zero. Bo moim zdaniem nie jest aż tak, ale Robert Lewandowski przez lata był najlepszym piłkarzem tej drużyny. Był piłkarzem, który skupiał większość uwagi naszych przeciwników i był piłkarzem, który strzelił dla tej kadry dużo bramek, zrobił dla niej dużo dobrego. Przypominam o tym, bo w tej dyskusji o piłce lubimy się od ściany do ściany odbijać, a ja nie chciałbym być teraz postawiony obok, po tym co teraz powiem, obok Maxa Kolonki, który zarzucił Lewandowskiemu, że jest... Nie będę tego cytował nawet, po prostu nie traktujcie tego tak, że teraz jestem jakimś wielkim po prostu przeciwnikiem Lewandowskiego i gdyby nie ten Lewandowski, to byśmy w ogóle co byśmy... Nie o to chodzi. Niemniej jednak uważam, że Robert Lewandowski ma naprawdę fajne życie i osiągnął wiele i za te swoje osiągnięcie nasłuchał się takiej ilości komplementów oraz dobrych słów, której my wszyscy razem wzięci przez całe życie nie usłyszymy. Zasłużenie oczywiście, ale Robert Lewandowski to też jest dorosły facet. I nie chciałbym, żebyśmy jako kibice reprezentacji Polski traktowali go po prostu jak jakieś małe dziecko, które jak tylko się zrobi coś albo powie nie po jego myśli, to po prostu się strasznie skrzywdzi i ono będzie strasznie smutne i będzie płakać i się obrazi. Pozycja wielkiego lidera, poza chwałą i komplementami, wiąże się również z wielką odpowiedzialnością. Tak po prostu jest. Ludzie wobec takich osób jak Robert Lewandowski mają oczekiwania, kibice, i mają prawo mieć te oczekiwania. Dlatego nie będę się teraz, nie wiem, gryzł w język czy coś i powiem wam to, co myślę. Otóż moim zdaniem Robert Lewandowski na tym mundialu zawiódł. I to zawiódł dość mocno. Zagrał naprawdę słaby turniej. Tak naprawdę Robertowi wyszedł jeden mecz. Ten z Arabią. Strzelił tam bramkę oraz momentami robił to, co przez cały turniej Harry Kane robi dla reprezentacji Anglii. Czyli przed polem karnym był w stanie... zagrać w ten sposób, żeby stworzyć kolegom na skrzydłach sytuację. Tylko w meczu z Arabią Saudyjską Robert Lewandowski robił takie rzeczy. Tam była ta poprzeczka zresztą Milika właśnie po dobrym zachowaniu Roberta przed polem karnym. Nasz kapitan zagrał naprawdę słabo w meczach z Meksykiem i Argentyną. I po tych meczach byłem jeszcze w stanie go bronić. I wydaje mi się, że to bronienie go było uzasadnione, ponieważ taktyka nasza była taka, a nie inna. Robert był z przodu osamotniony i piłkarz nawet tej klasy, no ciężko mu jest zrobić cokolwiek, jak takie strasznie duże przestrzenie są pomiędzy formacjami, nie? Zresztą mówiłem o tym po meczu z Argentyną. No on nie był w stanie tam wykrzesać z siebie nic i to nie była do końca jego wina. Zresztą tak samo było z Piotrkiem Zielińskim. On w tych meczach nie wyglądał dobrze, wyglądał kiepsko, ale no... Tak jak mówię, to też nie była za bardzo jego wina, że po prostu piłka cały czas latała 10 metrów nad jego głową. No to co on miał kurwa zrobić, nie? Jeśli jednak dochodzi do takiego meczu jak z Francją, jeśli już wychodzimy z założenia, że no gramy ofensywnie, po prostu wyjdźmy tutaj, spróbujmy im się postawić i zagrać w piłkę. Jeśli dochodzi do takiego meczu,
To byłoby naprawdę bardzo miło, gdyby nasz najlepszy zawodnik, który jest liderem tej kadry, najlepszym, jednym z najlepszych napastników na świecie, najlepszym polskim w ogóle sportowcem, z podziałem na wszystkie dyscypliny, miło by było, gdyby w takiej sytuacji najlepszy polski sportowiec pokazał trochę więcej niż jeden niecelny strzał sprzed pola karnego. Byłoby naprawdę fajnie. A nie, przepraszam, jeszcze wykorzystany w drugim podejściu rzut karny w doliczonym czasie gry. Mówisz, no ale bądźmy poważni, ten rzut karny, to ja mam wrażenie, że to był bardziej rzut karny po to, żeby Robert Lewandowski sobie podbił statystyki na tym turnieju, mógł powiedzieć, że strzelił dwie bramki na mundialu, a nie jedną. Bardziej się ten rzut karny przydał Robertowi niż naszej drużynie tak naprawdę. Jasne, lepiej jest przegrać 3-1 niż 3-0, ale nadal wydaje mi się, że Robert z tego rzutu więcej wyniósł niż cała drużyna, co zresztą było widać po meczu. Ja, jeśli mamy za co chwalić, to chwalmy, ale no też kibic ma prawo wymagać, szczególnie wobec takich kozaków. I jak ja widzę po tym meczu przegranym 3-1 Roberta Lewandowskiego, który w sumie no to wygląda na takiego dość zadowolonego z siebie, to sobie myślę, kurde chłopie, naprawdę ten karny ci aż tak humor poprawił, teraz jest wszystko git, bo se gola strzeliłeś? Nie wiem, jakoś tak nie... No nie wiem. Chwilę później mamy jeszcze wypowiedź pomeczową dla Telewizji Polskiej, w której Robert Lewandowski mówi tak. Tam pytanie było chyba właśnie odnośnie tego, czy możemy jeszcze liczyć na to, żeby zagrał na następnym mundialu, coś w tym stylu. I Robert odpowiada. Do kolejnego mundialu jeszcze daleka droga. Potrzebna jest radość z gry, nawet w niedalekiej przyszłości. Gdy próbujemy atakować, jest inaczej. Gdy gramy defensywnie, tej radości nie ma. No ja się z tą wypowiedzią ogólnie rzecz biorąc zgadzam. Tylko że w tym konkretnym meczu my próbowaliśmy atakować, a tej radości i tak nie było. Radość dopiero zobaczyłem po tym, jak za drugim razem się udało strzelić mu tego karnego. Najbardziej w tym meczu, jeśli chodzi o zachowanie Lewandowskiego, zdenerwowała mnie taka sytuacja z pierwszej połowy. Zapewne będziecie ją kojarzyć. Było chyba jakieś takie dośrodkowanie i Loris się pomylił. Wypluł piłkę na przedpolu. I obok stał Lewandowski. I mówiąc stał, mam na myśli, że dosłownie kurwa stał, nic więcej nie robił, po prostu stał. Był oczywiście otoczony przez francuskich obrońców, jak zresztą przez cały mecz, ale jeden z tych obrońców go normalnie trzymał, złapał go w pół. I w erze VAR-u wydaje mi się, że to, co musi w takiej sytuacji zrobić napastnik, spróbować się wyrwać z tego objęcia, jeśli się nie uda, no sorry, ale przewrócić się, no bo gość cię trzyma, ty chcesz biec, on cię trzyma, nie da się biec, no to się przewracasz. Sprócz się do sędziego, sędzia musi podbiec wtedy do monitora, na monitorze widzi, chłop był trzymany, miał uniemożliwione w ogóle poruszanie się w polu karnym. No to co robię? Pokazuję ten pieprzony kwadrat palcami i jest rzut karny. Jestem przekonany, że właśnie tak by to wyglądało, gdyby tylko Robert Lewandowski w tym momencie robił coś innego niż stanie. On chyba nawet dostał potem piłką w tył głowy, nie wiedział co się dzieje. On w tej akcji wyglądał jak jakiś nieobecny, jakby w ogóle był myślami totalnie gdzie indziej. Spróbujcie sobie tę akcję odwinąć. Ona jest kuriozalna, naprawdę. Gdyby to jakiś inny napastnik się zachował w ten sposób, to byśmy dzisiaj o tym wszyscy gadali i mówili, jak to beznadziejnie się nie zachował. I mam wrażenie, że właśnie taką zwiechę Robert miał przez większość tego meczu. Wraz się tam wydarł na kolegę z drużyny, no to trochę inaczej postrzegam koncept walki dla drużyny niż właśnie darcie się na kolegów. Nie widziałem u Roberta tej walki, nie wiem, może się mylę, mogę się mylić, jestem zwykłym tutaj podrzędnym vlogerem, który sobie gada to co myśli, ale no, zszokowało mnie to, jak bardzo Lewandowski był w stanie przejść obok tak ważnego, najważniejszego na tym mundialu meczu dla nas. Spodziewałem się po nim czegoś zupełnie innego i jestem rozczarowany. I mam prawo to powiedzieć jako kibic kadry, że rozczarował mnie strasznie nasz kapitan w tym meczu. Życia za tę drużynę oddać nie chciał. I będę miał do niego o to żal, bo nikt mi kurwa nie zabroni. A on to będzie miał w dupie, bo jemu też tego nikt nie zabroni. W ostatnim odcinku
poinformowałem was, że wyjście z grupy na tym mundialu automatycznie przedłuża kontrakt Czesława Michniewicza aż do eliminacji Euro 2024, ponieważ taka klauzula znalazła się w tej umowie. To była wiadomość, którą 4 dni temu na łamach weszło Maciek Wąsowski opublikował. Wziąłem to za pewnik. Okazało się, że chyba nie do końca tak jest. I w ogóle nie wiemy, jak jest, bo ktoś tam, jakiś dziennikarz zapytał o to Cezarego Kuleszę i on, o ile dobrze pamiętam, to powiedział coś w stylu, że na 90% nie ma takiego zapisu, ale on to musi sprawdzić dopiero jak wróci do Polski, nie? Sprawdzić tę umowę. Ja teraz nie wiem, czy Cezary Kulesza sobie tak tylko pogrywa z dziennikarzami, czy faktycznie nie wie na 100%, czy taki zapis, czy taka klauzula w tej umowie jest. Zdecydowanie bardziej wolałbym chyba, żeby pogrywał z dziennikarzami. To znaczy nie popierałbym tego, ale to by przynajmniej nie oznaczało, że on kurwa nie wie, co podpisał ze swoim najważniejszym pracownikiem. No to by było przygnębiające. Aczkolwiek nie, niemożliwe. W każdym razie, najbardziej szczęśliwi na taki zwrot akcji są na pewno rozmaici komentatorzy piłkarscy i dziennikarze, ponieważ dzięki temu będzie w najbliższych dniach prawdopodobnie o czym gadać. To znaczy, różni ludzie będą się mogli wypowiadać na temat tego, czy ich zdaniem Czesław Michniewicz powinien dalej prowadzić kadrę, czy nie. Umówmy się, dyskusja na temat trenera to w kontekście reprezentacji narodowej jest jeden z najciekawszych w ogóle tematów, jaki może być. I tak, patrząc tylko oczywiście na takie dość hermetyczne twitterowe środowisko, można zauważyć, że podobnie Polacy przez selekcjonera Mickiewicza, Jezu, Michniewicza zostali podzieleni mniej więcej na połowę, nie? Połowa mówi, żeby został, połowa mówi, żeby poszedł sobie. Trener Michniewicz w dzieleniu Polski jest naprawdę świetny. Żartuje sobie tak naprawdę, to nie jego wina, po prostu Polacy na każdy temat potrafią się w ten sposób podzielić. Byłby inny trener, byłoby podobnie, zresztą tak było z Sousą. Czy trochę mniej z Brzęczkiem. Bylibyśmy podzieleni tak czy siak. Ale dobrze, jak już nagrywam tutaj ten swój słowotok, to pewnie część z was jest zainteresowana moją opinią na ten temat. Moim zdaniem, czy powinien trener prowadzić kadrę dalej, czy nie. I niestety trochę was rozczaruję. Chciałbym się bardzo jakoś jasno tutaj opowiedzieć po którejś z tych opcji. Ale szczerze mówiąc, ja nie wiem. I to nie jest takie, o Jezu, nie wiem, nie potrafię się zdecydować. Cały czas o tym myślę i nie wiem, po prostu za dużo za i przeciw. Nie, u mnie to jest takie bardziej, no nie wiem. Nie mam ochoty opowiadać się, szczerze mówiąc, po żadnej ze stron. Widzę argumenty przemawiające za tym, żeby został, widzę argumenty przemawiające za tym, żeby go zmienić. I żadna z tych stron nie przychyla szali na swoją stronę. Jeśli ma być całkowicie szczery, to mam w to trochę wypierdolone. To znaczy nie, że w tę kadrę mam, tylko po prostu nie widzę zbyt wielu opcji dostępnych na to, żeby ta zmiana miała dać ogromną poprawę. Dlatego nie forsuję bardzo tej opcji, aby Czesław Michniewicz przestał być selekcjonerem, bo no, nie widzę tutaj potencjału na to, żeby miał przyjść ktoś znacznie lepszy. Ale też myślę, że nawet gdyby go nie przedłużono mu tej umowy, to też nie przyjdzie ktoś, kto miałby być dużo gorszy, przynajmniej chciałbym w to wierzyć. Więc po prostu no nie wiem, no co będzie, to będzie. Nie mam na to wpływu i ciężko mi się tutaj jakoś angażować. Na pewno jako kibic reprezentacji mam żal do trenera Michniewicza o to, że na fazę grupową obrał taką, a nie inną taktykę. Mam żal o to, że sam uwierzył w to oraz próbował wszystkich przekonać do tego, że abyśmy wyszli z grupy, naszą jedyną drogą jest to, żeby zabić futbol. I że to nam da wyjście z grupy, a żadna inna droga po prostu nam tego nie przyniesie. Bo wiecie, gdyby jeszcze było tak, że ta taktyka faktycznie dałaby nam to pewne 6 punktów w 2 pierwszych meczach i ten trzeci z Argentyną już był taki, no, byłby meczem o pierwsze miejsce. Gdyby tak było, to ja bym przyznał selekcjonerowi rację i powiedział, dobra, faktycznie, okej, tak, to miało sens, co nie? Tylko że tak nie było. Ja doskonale pamiętam mecz z Argentyną. Doskonale pamiętam, że przez zdecydowaną większość drugiej połowy
jako kibic czułem, że drużyna, której kibicuję, nie ma kurwa totalnie żadnego wpływu na to, czy ten awans będzie, czy nie. My zaryzykowaliśmy bardzo dużo, bo gdyby tylko Meksyk strzelił jedną bramkę, przypominam, że my wyszliśmy z tej fazy grupowej o włos, o dosłownie jedną więcej bramkę rywala strzeloną w meczu, który się działo równolegle. Gdyby tylko Meksyk strzelił tę jedną więcej bramkę, nawet tracąc tego gola na 2-1, to wtedy stracilibyśmy wszystko. Nie byłoby wyjścia z grupy, a dodatkowo bylibyśmy zapamiętani jako drużyna, która grała na tym turnieju totalnie największy antyfutbol. To by była kompromitacja, porażka i w ogóle najgorszy mundial ever, jaki oglądałem w wykonaniu polskiej kadry. Tak się jednak nie stało. Wyszliśmy z grupy o ten jeden malutki włos. Udało się tej kompromitacji uniknąć, ale ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to była w całości zasługa selekcjonera i jego świetnego planu. No nie, ten plan był mocno wybrakowany i mocno ryzykowny. I wydaje mi się, że gdybyśmy weszli w tę fazę grupową z nastawieniem takim, że żeby po prostu grać dobrze, to również ten cel byłby do osiągnięcia. Oczywiście nie sprawdzimy tego teraz, ale nie kupuję tej narracji, że to była jedyna droga dla nas. Nie wydaje mi się. Widziałem mecz z Francją i gdybyśmy tak zagrali z Meksykiem, to nie musielibyśmy tego meczu przegrać. Do tego mecz Argentyny z Arabią Saudyjską jeszcze dał taką dodatkową okazję na to, aby faktycznie powalczyć o pierwsze miejsce w tej grupie, a to by zmieniało całkiem późniejsze wydarzenia na tym mundialu, no bo gdybyśmy wyszli z pierwszego miejsca w tej grupie, no to wtedy w 1/8 trafiamy na Australię, a nie na obecnych mistrzów świata i w ogóle prowadzimy całkiem inną rozmowę. Może po prostu czasem trzeba mierzyć wyżej. Więc o to mam żal do selekcjonera, o minimalizm, o to, że z góry założył, że wyjście z grupy to będzie super sukces. Nie zgadzam się z takim podejściem. Do tego oczywiście dochodzą też jeszcze zawsze jakieś takie pojedyncze, nietrafione moim zdaniem decyzje, jak chociażby to, żeby powołać Żurkowskiego. Dla mnie to jest dziwna sprawa. Ja cenię sobie Żurkowskiego jako piłkarza, ale przed tym mundialem bardzo mało grał w klubie i nie było przesłanek ku temu, żeby on tej kadrze miał w jakiś sposób pomóc. I my w pewnym momencie byliśmy w takiej sytuacji, że chcąc chociażby w tym meczu z Francją wpuścić do środka pola kogoś, kto nie tylko będzie jakąś wartością dodaną w defensywie, ale też pomoże Zielińskiemu w rozegraniu, nie mieliśmy żadnego zawodnika, który mógłby to zrobić. Mieliśmy na ławce Damiana Szymańskiego, czyli defensywnego środkowego pomocnika. Mieliśmy na ławce Krystiana Bielika, który zmienił Krychowiaka. No i mieliśmy na ławce tego Żurkowskiego, który w meczu z Chile pokazał, że no on nie jest za bardzo w tym momencie to gry. Czyli nie został powołany, poza tam Zielińskim i Szymańskim, czyli tymi, którzy zagrali w pierwszym składzie, nie został powołany żaden jakiś taki rezerwowy, środkowy pomocnik z typu, nie wiem, Mateusz Klich. I ja nie twierdzę, że Mateusz Klich by tutaj odmienił, kurwa, oblicze tej kadry. Ale wydaje mi się, że analizując powołania, był to błąd, że nie mieliśmy nikogo, kto mógłby nam w tej grze do przodu w trakcie meczu pomóc. Zmiany w meczu z Francją też nie były jakoś najlepsze, ale tu się nie będę mądrzyć, bo sam byłem za tym, żeby jak najwcześniej Milika wpuścić. Szkoda, że Arek w tym meczu, no nie wyszedł mu ten mecz za dobrze. No ale zmiany, no dobra, ze zmiany zostawmy w spokoju. To raz się uda, raz się nie uda. Nie będę tutaj się mądrzył na ten temat. Do tego jest jeszcze jedna rzecz, która nie do końca mi pasuje u trenera Michniewicza, czyli to takie bojowe nastawienie na konferencjach prasowych wobec dziennikarzy. Coś, co strasznie mi przeszkadzało u trenera Brzęczka i coś, co u Michniewicza mi jeszcze bardziej chyba przeszkadza, bo wydaje mi się, że trener Michniewicz jest jeszcze bardziej ofensywny, że zbudował wokół siebie trochę taką aurę, że ciężko jest w ogóle zadać mu jakieś takie pytanie na konferencji, które by nie było totalnie neutralne albo pozytywne, którego trener nie będzie chciał jakoś wyśmiać, obrazić się na nie czy coś w tym stylu. Nie wiem, wydaje mi się, że dziennikarze są po to, żeby zadawać jakieś takie pytania nie do końca wygodne, że te konferencje prasowe nie są po to, żeby sobie spijać w ogóle z dzióbków i mówić, jak to jest cudownie, tylko pytać o jakieś wątpliwości, chociażby personalne, czy tam taktyczne, i że trener jest od tego, żeby te wątpliwości jakoś rozwiać
przekonać do swojego pomysłu, a nie żeby tutaj dziennikarzy pouczać i się tam mówić, no ty to mogłeś wymyślić swoje pytanie, a nie się tam posługiwać tym, co powiedzieli moi zawodnicy. Po co takie coś? Nie podoba mi się takie coś. Z drugiej strony, gdyby Czesław Michniewicz miał zachować swoją posadę po tym turnieju, też nie miałbym z tym żadnego problemu. No bo patrząc na wyniki, zagraliśmy na tym mundialu, tak jak mówiłem, okej, zrobiliśmy niezły wynik, dostaliśmy się w ogóle na ten mundial. W Lidze Narodów też utrzymaliśmy grupę najwyższą. Generalnie ja bym wolał, żebyśmy grali w tej grupie B, żeby potem nie mówić po każdym meczu, że rywal nie był w zasięgu. Może gralibyśmy bardziej z równymi sobie, no ale nieważne, to już jest temat na inną rozmowę. Ale pod względem wyników trener wykonał jakiś tam, powiedzmy, plan minimum, po którym można powiedzieć, że prezes ma prawo być z niego zadowolonym. Ponadto ten ostatni mecz z Francją dał nadzieję na to, że nie zawsze musimy grać antyfutbol. Tak więc myślę, że gdyby trener został i powiedział na konferencji, że ta kadra potrzebuje przebudowy, mamy teraz taki trochę poligon doświadczalny, no bo te eliminacje do Euro, no ta grupa jest taka, że nie trzeba się na nim spinać jakoś bardzo chyba na każdy mecz, że tylko wygrać. Powinno to przyjść w miarę łatwo. Gdyby zagwarantował nam po prostu, że nasza piłka nie będzie się opierać na antyfutbolu i że chciałby w tej kadrze zrobić jakiś progres, no to spoko, nie ma problemu, jakby miał zostać, myślę, że w porządku. Tak więc, podsumowując ten temat, jeśli mnie zapytacie, czy trener powinien zostać na stanowisku, to odpowiem, może zostać, nie musi zostać. Nie mam za bardzo zdania. Będzie co będzie. Nasza piłkarska dyskusja nie byłaby pełna, gdyby pod koniec tych mistrzostw, niezłych mistrzostw, nie wyszło jakieś totalnie śmierdzące gówno, które ten słodki zapach braku kompromitacji by nie przykryło. Tak się oczywiście stało. Wirtualna Polska podała dziś takiego newsa, że nasza drużyna po tym niesamowitym sukcesie, jakim było wyjście z grupy, powtarzam, drużyna nawet, nie związek, ma dostać do podziału około 30 milionów złotych premii. I ponoć obiecał im to sam premier Morawiecki. Gdy sprawa nabrała rozgłosu, gdy okazało się, że praktycznie wszyscy są takim przebiegiem spraw mocno oburzeni, no to rzecznik rządu zaczął to jakoś odkręcać, że to nie o to chodzi, że to nie, że premia, tylko że po prostu miał powstać specjalny fundusz i ten fundusz miał jakoś tam wspomóc rozwój polskiej piłki. Co to jest za kretyński pomysł, żeby powstał jakiś fundusz, który ma wspierać rozwój polskiej piłki i że to, czy ten fundusz powstanie, miałby być uzależnione od tego, jak reprezentacji polskiej pójdzie na mistrzostwach świata. Kurwa mać, co wy gadacie w ogóle? Będę się powstrzymywał od jakichś takich tekstów typu no mogłoby iść na chore dzieci, czy coś w tym stylu, bo w ogóle nie jestem zaskoczony tym, bo ja sobie zdaję sprawę, że ten rząd jest świetny w przypierdalaniu pieniędzy na głupoty. To jest codzienność w tym kraju. To, co mnie bardziej śmieszy i ciekawi, to o czym napisał przegląd sportowy, dosłownie nie wiem, godzinę czy dwie godziny zanim włączyłem tu nagrywanie, że podobno, zaznaczam, że to jest cały czas podobno, w szatni polskiej miało dojść do jakiejś spiny z tego powodu, że Czesław Michniewicz niby miał powiedzieć, że 10 milionów tej premii trafi do podziału dla sztabu, a Robert Lewandowski miał stwierdzić, że jak to za dużo 10 milionów, że 5 milionów miało trafić tylko do sztabu. I ja zaznaczam, że ten artykuł przeglądu sportowego, który czytałem, jest póki co taki oparty na takim, no, że ponoć ktoś tak powiedział, że ponoć tak się stało, więc jeszcze nie będę się do tego jakoś bardzo ustosunkowywał. Póki co informuję was, że taka inba ma miejsce i ona zaczyna się rozkręcać. Ja się będę tego przyglądał bacznie. I jeśli z tego się urodzi coś ciekawego,
to nagram wam jeszcze osobnego vloga tylko na ten temat, bo ja lubię takie tematy, można się trochę podenerwować, pewnie będzie można też trochę sobie pożartować z tych ludzi. Ale tak jak mówię, na ten moment to wszystko jest takie, nie ma w tym za bardzo jasności, nie? A też jestem nauczony tym, że zdarzały się sytuacje, które gdzieś jakiś dziennikarz coś pisał i później się okazywało, że to nie do końca tak było. Wiadomo, robota dziennikarza też polega na tym, żeby tych sensacji szukać i no bywa różnie z prawdziwością tego wszystkiego. Szczególnie w stosunku do tego, co pisze przegląd sportowy, mam na razie takie podejście dość wyważone, no bo nie ma tam jakichś takich wielkich konkretów, nie? Nie wiadomo w ogóle skąd tam ci ludzie o tym wiedzą. Zobaczymy, zobaczymy, bo może być naprawdę ciekawie. Okej, okay, teraz już się będę streszczał, bo strasznie długi mi ten odcinek wyszedł. Jeśli ktoś dognął do końca, to miło mi. Podsumowanie. Moim zdaniem ten mundial w wykonaniu polskiej reprezentacji był niezły. Zagraliśmy dwa dobre mecze. Jeden bardzo słaby. Jeden, kurwa, katastrofalny. W ogólnym rozrachunku myślę, że można powiedzieć, że było nieźle. Wyszliśmy z grupy, wstydu nie ma, sukcesu też nie ma. Jest okej. Okay. Mecz z Francją pokazał, że jest na czym budować, że możemy mieć nadzieję na to, że ta kadra będzie grać i fajnie, i skutecznie. Szczególnie optymizmem napawają mnie słowa Piotra Zielińskiego. Mam nadzieję, że w przyszłości właśnie ta narracja będzie podtrzymywana przez selekcjonera, nieważne kto by nim był. Po prostu trzymajmy się tego, co Piotrek Zieliński mówi. Uwierzmy w to wszyscy, że tak może być. Skończmy z tą mentalnością przegrywów, którzy tylko proszą o to, żeby nie stracić bramki i liczą, że ewentualnie się uda coś tam wcisnąć. Nie chcemy takiej reprezentacji, jesteśmy kurwa zmęczeni taką narracją. Chcemy takiej gry jak z Francją. Tego nam wszystkim życzę. Dzięki, że byliście ze mną przez te mistrzostwa. Kilka vlogów udało się nagrać. Miło mi, że zdobyłem dość sporo wyświetleń. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście w komentarzach opisywali swoje wrażenia na temat tego, jak nam poszło na tym mundialu. Ja bardzo lubię sobie do kawki rano te komentarze czytać. To jest takie moje hobby. No i co? Myślę, że wrócimy do bardziej rozrywkowego kontentu na tym kanale, tak więc za niedługo pewnie powstanie jakiś odcinek nowy FIFA, może jakaś recenzja książki, ale takie vlogi w sumie mi się spodobały i jeśli będzie jakiś temat, na który będę się chciał wypowiedzieć, możliwe właśnie, że ten premia cała to będzie jeden z nich, to na pewno będę takie vlogi nagrywał. Dzięki wielkie! Na koniec oczywiście jeszcze słowo sponsora. Mistrzostwa nadal trwają. Ja póki co oglądałem wszystkie mecze 1/8. Wydaje mi się, że w ćwierćfinałach dalej przejdą Holandia oraz Anglia. To nie są zbyt oczywiste typy, ale właśnie taki kupon sobie postawię, że przejdą dalej Holandia oraz Anglia. Jeśli chcecie sobie też jakiś kupon postawić, to w opisie jest link, przez który można założyć konto u legalnego bookmachera Betfan. To jest link mój referencyjny, taki specjalny. Czyli jak przez niego zakładacie konto, to wiadomo, że to ode mnie, nie? Tak więc jak ktoś ma ochotę, proszę bardzo, do zobaczenia za jakiś czas.